Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki. Jak Państwo tutaj mogą widzieć, być może w tym momencie na kamerze, wziąłem sobie kamerkę i maszeruję nad wodę, żeby tam się troszkę potaplać. Jestem tak, jak Państwo widzą, leciutko rozebrany. Jest dosyć ciepło, jest tak gdzieś plus jeden stopień, także jak dla mnie to jest po prostu upał. O, jest bardzo ślisko. Proszę Państwa, więc chcę poruszyć dzisiaj takie sprawy polityczne, trzy. Więc przede wszystkim pakt fiskalny i euro. Proszę Państwa, ten świat euro, czyli kraje euro, są w fatalnej sytuacji gospodarczej. No, słyszałem dzisiaj audycję w radiu o Grecji, że jest kryzys szalejący i żadnych widoków na poprawę. Tam jakieś radykalizują się jakieś grupy neofaszystowskie podobno. W związku nawet z tym ubolewał tam korespondent z Grecji. No więc katastrofa tam jest. Wczoraj słyszałem też o Hiszpanii. Też katastrofa. Bezrobocie tam około chyba 26%. Wśród młodych ludzi to tam dochodzi do 50%. Bezrobocie. Kryzys totalny. We Francji spadek produkcji, też ogromny kryzys. Pomysły tego pana prezydenta Hollanda no są takie, że Francuzi, tacy jak ten znany aktor Depardieu, wynoszą się do Rosji. No więc proszę Państwa, szaleństwo totalne. Aha, w Niemczech spadek produkcji w ubiegłym roku. W ogóle cała strefa euro w ubiegłym roku miała też spadek produkcji i spadek dochodu narodowego. No więc, proszę Państwa, wpakowanie się w tym momencie do strefy euro jest to po prostu czyste szaleństwo. No ja premiera Tuska nie uważałem za dobrego premiera, no nawet za bardzo złego, no ale ten pomysł, no to już jest katastrofa. Kolejna sprawa, to jest ten projekt mowy nienawiści, który Sejm tam rozpatruje, taką ustawę, żeby ludziom się poprawiło, żeby nie było nienawiści. Proszę Państwa, żeby nie wolno nienawistnie mówić, ale to mówienie nienawistne, ta ustawa będzie służyła oczywiście do kneblowania opozycji, żeby człowiek nie mógł śmiało powiedzieć to, co mu leży na sercu, to, co trzeba zrobić innego dla państwa niż robią władze. No bo wszystko można pociągnąć pod nienawiść. No ktoś tam coś mówi, bo nienawidzi kogoś i ta mowa nienawiści będzie tutaj go tym karała. Trzecia sprawa. Aha, jeszcze tak. Ten projekt pilotuje minister Boni. A to jest człowiek, który był agentem SB, który też jest kłamcą lustracyjnym, dlatego że on kłamał, że nie był agentem SB. Dopiero jak weszły dokumenty na jaw, takie już jawne po paru latach, to dopiero wtedy się przyznał, no, że rzeczywiście był tym agentem SB. No więc tacy ludzie nam po prostu tutaj będą dbali o to, żebyśmy się nienawidzili nawzajem. Co jeszcze, proszę Państwa? Aha, no jeszcze jest jedna bardzo groźna sprawa. Ta sprawa to jest, proszę Państwa, to, że obce wojska będą mogły, znaczy no, taki projekt przynajmniej rząd tam przedstawił, żeby mogły działać militarnie na terenie naszego państwa i nawet strzelać. No to w czasie zamieszek. No to proszę Państwa, świadczy o tym, że te władze już nie ufają nawet swoim służbom specjalnym, nie ufają nawet wojsku, czy w razie zamieszek sobie poradzą tutaj i dlatego tak z otwartą przyłbicą takie pomysły nawet mają. Także proszę Państwa, sytuacja się zaostrza i tak jest zawsze, że w miarę budowy postępu sytuacja się, proszę Państwa, zawsze radykalizuje i zaostrza. Tutaj widzę jakichś harcerzy chyba, którzy jakieś ćwiczenia odbywają. Ja tam do nich podejdę i zapytam, czy pomogliby mi ewentualnie w nakręceniu jakiegoś filmiku. Słuchajcie, pomożecie mi nakręcić i... A może mnie byście uratowali? Jakieś ćwiczenia ze mną? To wiesz co, trzymaj kamerę tylko na mnie cały czas, dobra? I nic więcej. Ja sobie tutaj wejdę do wody, to chodźmy za mną, dobra? Ja sobie zdejmę... Muszę się przynajmniej stąd, no niestety... Podejdź bliżej. Tutaj jesteście harcerzami, tak? Tak. Proszę Państwa, więc ja nie będę tutaj zbyt dużo już Państwu opowiadał, dlatego że jestem zmęczony, miałem kilkanaście kilometrów w nogach. Dzisiaj, wczoraj też spory dystans. No może troszkę pompeczek, proszę Państwa, tak pompeczki to raz, żeby się popisać, to nie bardzo jest czym, ale żeby się rozgrzać, proszę Państwa, dlatego że jakby Państwo się rozebrali na powietrzu przy temperaturze no plus jeden w tym momencie,
i sobie spacerowali, to by też Państwo doszli do wniosku, że warto się troszkę rozgrzać jakimiś pompkami. Więc ja sobie takie coś zrobię. Więc proszę Państwa, generalnie biorąc, podsumuję tą moją tutaj wypowiedź, że ci, którzy rządzą Państwem, zaskakują mnie, proszę Państwa, no coraz bardziej na minus. No, tak koszmarne pomysły, jak te trzy, które oni obecnie zgłaszają, no już tam nie mówię o tym, co tam Ruch Palikota wyprawia, te różne tam związki, homo i tak dalej, co też Platforma też popiera, no proszę Państwa, naprawdę nie wiem, jak się to skończy, naprawdę nie mam pojęcia. O tyle dobrze, że partia, którą ja reprezentuję tutaj w Świętokrzyskim, czyli Kongres Nowej Prawicy, w sondażach obecnie idzie w górę. Najnowszy sondaż taki, widziałem w internecie, ale sondaż robiony na ulicach, a w internecie tylko wyniki, dawał nam ponad 4%. Pan Janusz Korwin-Mikke poparcie takie w wyborach prezydenckich uzyskuje około 6%. Co tam dalej? No po prostu widać, że ludzie zaczynają troszkę myśleć, troszkę mądrzeć. Proszę Państwa, no ja tylko taką małą kąpiłkę zrobię może i wracam sobie do domu. Podejdź tutaj bliżej, dobra? Spoko. Karol, zostaw, masz się zaraz przyłączyć. Karol! Tylko tam nic nie ruszajcie, ej, słuchajcie, żeby nie wyłączyła się. Karol! Panu to nie zimno? Nie. A pan? Trochę. Mogę tak przełożyć, żebym widziała, czy dobrze pana bym, no. Aha, bo ty nie widzisz mnie? No nie. Aha, dobrze. Przekręć sobie kamerkę. O, tak, delikatnie. Teraz okay. Widzisz, tak? Tak, no. Okej, dobra. Może byście zastosowali jakieś dla mnie metody ratunkowe, które znacie. Na przykład z tego, z lawiny. Wyciąganie z lawiny. Ja ratował dziś pana, nie będę za zimno. Jeżeli nie będę mógł wyjść, to na mnie pomożecie już. Poczekamy Postaramy na patrol. Się. A, na patrol jaki? No masz nasz patrol. Aha. Naprawdę pan to zrobi? Ja sobie troszkę popływam i wychodzę. Proszę Państwa, sama radość. Mogę pana nakręcić? Gdyby nie to, że jestem zmęczony, to bym sobie może troszkę więcej popływał, ale chyba naprawdę mam troszkę, a może jeszcze w śniegu się, proszę Państwa, troszkę poturlam. O! No dobrze, podejdź jeszcze tutaj troszkę, ja sobie prowadzę swoje rzeczy, a może troszkę biegu dla rozgrzewki. Mam takie czerwone światełko się pali na górze. To jest okej. Okay. To znaczy, że się wszystko nagrało. To będzie na nie magister.pl. O, dobrze, możesz mi już dać. Ja sobie wezmę kamerkę teraz. Bardzo dziękuję. Nagrywało się chyba, tak? Zaraz zobaczę. Tak, nagrywało się wszystko. Proszę Państwa, wszystko się nagrało, mam nadzieję. Bardzo dziękuję harcerzom. Jesteście harcerzami, tak jak rozumiem? Powodzenia, bo mieliście jakieś ćwiczenia, tak? Tutaj. Ja, proszę Państwa, popieram harcerstwo, dlatego że to jest bardzo dobra dla młodzieży akcja wychowawcza. Tutaj widziałem jakieś sensowne tam ćwiczenia robili, jakieś takie ratownicze. Ludzie bardzo kulturalni, grzeczni, pomogli mi nakręcić filmik, mimo że im troszkę przeszkodziłem, no ale mniejsza z tym. Proszę Państwa, więc tak, wracając tak szybko teraz do domu, to powiem Państwu, że tutaj w Staszowie ludzie mnie zaskakują różnymi zachowaniami. Przede wszystkim, tak się uśmiecham, ale potwornym tchórzostwem. W wielu sprawach, no nie będę wchodził w jakieś tam szczegóły, ale ludzie, którzy znają mnie od wielu lat, ale Państwo wiedzą, że ja tak trochę drę skoty z władzą tutaj miejscową, przy czym nie ja zacząłem, dlatego że mi zniszczyli świetlicę, którą prowadziłem dla biednych dzieci i ja chcę ją odzyskać, dlatego drę z nimi koty.
bo ja chcę, żeby ta siedlica była, a oni nie chcą. Przynajmniej takie są efekty ich działalności. Więc mnóstwo ludzi, którzy wie, że mam zadzajmy na pieńku, to zachowują się w sposób naprawdę zadziwiający. I to wynika no, z ich tchórzostwa po prostu. Wiedzą, że żeby się władzą tam podlizać, albo żeby dobrze widziały ich osobę, to trzeba zachować się tak i tak. Nie chcę wchodzić w jakieś szczegóły teraz, bo już na to nie ma czasu, albo musiałem to przemyśleć głębiej, co powiedzieć, ale naprawdę ci ludzie mnie zaskakują. Nie zdają sobie sprawy, że te władze są tylko do czasu. Że te władze są taką odnogą tych władz ogólnopolskich, które też odchodzą do lamusa. Proszę Państwa, ja tak trochę lezę tutaj w to zebrane, ale zapomniałem, proszę Państwa, że wyszedłem z wody. No ale to nic, dobra. Kończymy, proszę Państwa. Żegnam Państwa, magister Zarzycki.